naszym studiu goście. Witam panów. Mark Elberg, autor książki Blackout i tłumacz pan Maciej Zgądek. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Hello. Będziemy rozmawiać o książce, o której no właśnie przed chwilą państwu powiedziałem. Książka naprawdę wciągająca, niezwykła. Tak się zastanawiam. Pierwsze pytanie, jakie przyszło mi do głowy po lekturze tej książki, to pytanie o to, czy potrafiłby pan wyłączyć Europę, wyłączyć świat od prądu po tym wszystkim, czego się pan dowiedział, przygotowując tę książkę. Also als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, Sie haben ja so viel recherchiert, um dieses Buch zu schreiben. Sind Sie jetzt nach dieser Recherche imstande, den Strom einfach auszuschalten in ganz Europa? Nein, mit bin Absicht? Ich nicht. Nein, bin ich nicht. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, die in der Lage dazu wären, wahrscheinlich gemeinsam. Aber ich bin Schriftsteller, also ich habe dann eine Geschichte daraus gemacht. Ich habe sozusagen, bin ich der Übersetzer von den Fachleuten zum Publikum, damit das Publikum versteht, was mir diese Fachleute erzählt haben. Nie, ja nie potrafiłbym wyłączyć prądu w całej Europie, natomiast poznałem bardzo wielu ekspertów, którzy gdyby chcieli, współpracując ze sobą, na pewno mogliby to zrobić, ale cóż, ja jestem pisarzem i moje zadanie polegało na tym, żeby ten język ekspertów przełożyć na ogólnoniemiecki, zrozumiały dla każdego. Ta praca, te rozmowy, te spotkania z ekspertami, to była tytaniczna wręcz praca. Poświęcił pan na nią wiele lat. W 2009, o ile dobrze pamiętam, kiedy powstał pierwszy szkic tej powieści, nikt jeszcze nie wierzył w to, że rzeczywiście ten scenariusz jest prawdopodobny. Tymczasem no, historia i doświadczenia uczy nas, że tak rzeczywiście może się stać. Ci, którzy książkę czytali albo zamierzają ją przeczytać, na pewno wiedzą już, czego się spodziewać. Blackout, sam tytuł wyjaśnia wiele. Mowa jest o katastrofie właściwie, o awarii ogólnoeuropejskiej na początku, a później ogólnoświatowej awarii związanej z brakiem prądu i tym, jakie olbrzymie konsekwencje tego wszystkiego mogą się wydarzyć. Dziś już wiemy, że ten scenariusz rzeczywiście wydaje się prawdopodobny. Und Sie haben sich mit so vielen Experten getroffen, das war wirklich harte Arbeit, hat sehr lange gedauert. 2009 gab es den ersten Entwurf des Romans, sofern ich weiß. Und damals hat noch niemand so richtig geglaubt, dass dieses Szenario sich wirklich ereignen könnte. Und heute ist es schon so. Ich hab sogar noch früher angefangen damit. Und es stimmt, dass sich damals sehr viele Leute an verantwortlichen Stellen noch nicht so richtig Gedanken gemacht haben. An anderen Stellen vereinzelt schon. Es entstand zum Beispiel parallel, wie ich an dem Buch gearbeitet habe, im Auftrag des Deutschen Bundestages eine wissenschaftliche Studie, die auch circa gleichzeitig fertig geworden ist wie das Buch, die dann auch sehr hilfreich war, als das Buch erschienen ist, weil immer, wenn jemand dann gesagt hat, mein Buch, das ist, sind ja verrückte Fantasien von einem Thriller-Autor, konnte ich auf die Studie verweisen, das ist die größte wissenschaftliche Studie zum Thema weltweit, und sagen, die kommen zum selben Ergebnis. Es ist so. Die Studie kommt zum Beispiel zum Ergebnis, dass in Deutschland nach nur 2 Tagen eine nicht kontrollierbare Situation eintritt. Dasselbe wäre in Polen so. Zacząłem nawet dużo wcześniej niż w roku 2009 i wówczas bardzo wielu ekspertów w różnych instytucjach w ogóle się nad tym problemem poważnie nie zastanawiało, choć były pojedyncze osoby, które rzeczywiście taki scenariusz brały pod uwagę. Natomiast ciekawe jest to, że w okresie, kiedy pracowałem nad powieścią, Bundestag, niemiecki Bundestag zlecił badanie naukowe właśnie dokładnie na ten sam temat i kiedy dzisiaj ktoś mówi, że ta moja powieść to tylko fantazja pisarza, że to tylko thriller, mogę powiedzieć, że to badanie naukowe zlecone przez Bundestag dało takie same wyniki jak to, co ja prezentuję w swojej książce. I okazało się, że w Niemczech, gdyby zabrakło prądu, po 2 dniach nastąpiłaby sytuacja, której nie można by kontrolować. W Polsce pewnie byłoby podobnie.
No myślę, że podobnie byłoby na całym świecie. Tak naprawdę, kiedy mówimy o awarii prądu, myślimy sobie o świeczkach, o tym, że można by się cofnąć na chwilę i powspominać czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, a może właśnie nad tym się nie zastanawiamy, że w takiej sytuacji, kiedy brakuje prądu, nie zastanawiamy się, jak bardzo uzależnieni jesteśmy od tego, co daje nam współczesna cywilizacja. I to jest też pytanie bardzo ważne w tej książce, które mam wrażenie pobrzmiewa. To jest pytanie o globalizację, o skutki tak naprawdę globalizacji, bo to nie chodzi przecież o awarię prądu, tylko o fakt, że współczesny świat tak bardzo jest od siebie zależny. To, co mnie zaszokowało w pewnym sensie w trakcie lektury tej książki, to jak bardzo ten świat jest od siebie uzależniony, co już wiedziałem, ale także to, że nagłe wycofanie się z tego krwiobiegu nie załatwia sprawy tak naprawdę, bo to jest jak system naczyń połączonych, jak układ krwionośny, więc nagle przełączenie się na jakieś własne źródło zasilania od tego globalnego układu nie uwalnia, nie zabezpiecza przed tragedią, bo wtedy ten układ staje się niestabilny. Und wenn wir jetzt an einen Stromausfall denken, dann kommen solche Gedanken, wie man zündet sich eine Kerze an, dann ist das sogar romantisch und man erinnert sich an die Zeit, als es noch keine Handys gab zum Beispiel. In der Tat ist das aber viel, viel trauriger, weil wir so abhängig vom Strom sind, jetzt wenn man die Folgen der Globalisierung bedenkt. Und ich glaube, dass genau das Hauptthema ihres Romans ist, also wie abhängig wir eigentlich von diesem globalen System sind. Und wir sind dermaßen global voneinander abhängig, dass man da sogar nicht raus kann, selbst wenn man das wollte. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Die Systeme sind heute sehr stark miteinander vernetzt. Die Hauptfigur im Buch zum Beispiel wird am Anfang gleich in einen Autounfall verwickelt, weil die Ampelanlagen ausfallen. Und als er dann nach Hause kommt, funktionieren dort der Kühlschrank nicht, aber auch zum Beispiel das Klo nicht. Das wissen viele Leute nicht, dass die Wasserversorgung meistens am öffentlichen Stromnetz hängt. Und dann kann man sein Klo nicht mehr spülen. Sehr unangenehm, wenn das ein paar Tage dauert. Die Lebensmittelversorgung funktioniert nicht mehr. Die industrialisierte Landwirtschaft funktioniert nicht mehr, weil alles vom Strom abhängig ist. Was zum Beispiel auch sehr interessant ist, ist, dass die meisten Tankstellen nicht mehr funktionieren. Dadurch ist der Transport von sämtlichen Gütern, ob Lebensmittel, Medikamente oder Industriegüter, bald nicht mehr möglich, weil man sein Auto nicht mehr tanken kann. Wir haben diese Bilder gesehen nach Fukushima in Japan oder nach Hurricane Sandy in New York. Die wenigen Tankstellen, wo noch Staus waren. Also da hängt heute alles sehr, sehr stark zusammen. Und darum geht es richtig, auch in Blackout, eigentlich um dieses System, das wir in den letzten 20, 30 Jahren geschaffen haben. Eine sehr vernetzte Gesellschaft. Nicht nur Internet vernetzt, sondern strukturell. Just-in-Time-Produktion, Outsourcing und so weiter und so fort. Das hat viele Vorteile, weil es eine Gesellschaft sehr flexibel macht, aber es hat eben auch die Nachteile, wenn man nicht aufpasst, dass Störungen quer durchs ganze System schlagen können. Das erleben halt alle Figuren in Blackout dann, was das dann letztendlich bedeutet. Es liegt aber ein bisschen daran, wie wir dieses komplexe System gestaltet haben. Wir haben versäumt, Safety per Design einzubauen. Cóż, tak rzeczywiście jest, jak pan mówi, przynajmniej po części, i bohater na początku mojej powieści przeżywa wypadek samochodowy. Do tego wypadku dochodzi, ponieważ nie działa sygnalizacja świetlna. Mm-hmm. Kiedy bohater wraca do domu, to zauważa, że nie działa lodówka, ale nie działa też toaleta i tutaj bardzo niewiele osób o tym pomyśli, a tak rzeczywiście będzie, ponieważ nie będzie po prostu dostawy wody, która też jest uzależniona od prądu. Będą się szybko psuły produkty spożywcze i będzie ich brakować, ponieważ nasze rolnictwo współczesne też jest w dużej mierze uprzemysłowione, a tym samym zależne od dostaw energii. Nie będą też działały stacje benzynowe. To też jest ogromnym problemem, ponieważ nie będzie można zatankować, więc całkowicie załamie się transport. I ten pasażerski, i ten towarowy. Widzieliśmy to w Fukushimie na przykład, czy kiedy były huragany w Stanach Zjednoczonych, że działały tylko wybrane, bardzo nieliczne stacje benzynowe. A więc ten system zaopatrzenia w energię elektryczną, który powstał w ostatnich 20-30 latach, jest
rzeczywiście bardzo od siebie wzajemnie uzależniony. W tej chwili stawiamy na elastyczność. Mamy takie pomysły jak produkcja just in time. Chcemy wszystko robić dokładnie na czas, bez zapasów, ale to prowadzi do tego, że kiedy dochodzi do awarii w jednym miejscu, to ona natychmiast przenosi się na całą sieć, co jest bardzo niebezpieczne i tutaj należałoby dbać o bezpieczeństwo sieci już na etapie jej projektowania i to nazywa się po angielsku safety by design. Mhm. Es hat also weniger mit Globalisierung zu tun, sondern damit, dass man zu sehr auf kurzfristig orientierten Profit achtet, dass also Effizienz vor langfristiger Sicherheit oder vor Nachhaltigkeit geht. I być może nie wynika to aż tak bardzo z globalizacji, bardziej z chęci osiągania zysku w krótkim czasie. Chodzi po prostu o to, że stawiamy przede wszystkim na skuteczność, na chęć zarobienia pieniędzy, a nie na to, żeby ten system, w którym żyjemy, był bezpieczny. No właśnie, żądza pieniądza zawsze była problemem i ten strach przed zagładą zawsze nam towarzyszył. Jeszcze wrócę do tego, jak bardzo nie spodziewamy się, jak bardzo dojmujący może być brak energii. Wymienił pan przed chwilą te skutki. Nie zastanawiamy się o wielu, wielu tysiącach drobnych spraw, jak na przykład scena z pańskiej książki w gospodarstwie rolnym, kiedy tysiące krów czy setki krów nagle cierpi, bo wszystko jest tak zautomatyzowane i uzależnione od komputerów. Co ludzkość może zrobić, żeby się przed tym Armagedonem uchronić? Pana wiedza zdobyta podczas tworzenia i pracy nad tą powieścią sprawia, że jest pan w pewnym sensie ekspertem nie tylko jako pisarz od literatury, ale także od tych spraw właśnie związanych z energetyką i z zagrożeniami. Ja, also die Geldgier, das war schon immer ein Problem und die Menschheit hat immer auch Angst vor einer Apokalypse gehabt und sie haben einige Folgen eines Blackouts beschrieben. Es gibt noch viele, viele andere, zum Beispiel die Szene in ihrem Buch, die mit dem Bauernhof, da gibt es tausende von Kühen und die haben Probleme, weil es diesen Stromausfall gegeben hat. Und wie könnte sich die Menschheit vor sowas schützen? Was für Vorschläge haben Sie da? Sie sind ja Experte in dem Bereich, Energiefragen und so weiter. Gut, zuerst mal bin ich Thriller-Autor und versuche spannende Geschichten zu schreiben. Die Empfehlung ist ganz klar, man muss natürlich wieder auf längerfristige Sicherheit und Nachhaltigkeit innerhalb der gesamten Gesellschaft achten. Das ist letztlich eine Aufgabe der Politik, das zu initiieren und anzustoßen, entsprechende Regeln zu setzen, dass das für Unternehmen auch möglich ist, dass sie nicht nur auf den kurzfristigen Profit schauen müssen. Man muss aber, wenn man sich überlegt, dass die Menschheit Lust an Katastrophen und Armageddon-Szenarien haben, auch sagen, also Blackout ist nicht nur ein Buch über eine Katastrophe, es ist vor allem auch ein Buch, das uns zeigt, wie gut es uns eigentlich geht. Und was wir zu verlieren haben, wenn wir dieses System nicht weiterhin vernünftig gestalten. Also es geht nicht darum, das Rad zurückzudrehen, im Gegenteil. Wir sollen möglichst viel in den Genuss dieses Komforts kommen. Jeder von uns lebt aufgrund dieser Systeme besser als jeder Kaiser vor 100 Jahren. Cóż, ja jestem przede wszystkim autorem thrillerów, a nie ekspertem od energetyki. Moje zadanie polega na tym, żeby pisać ciekawe książki. Ale cóż, wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba postawić na myślenie w długiej perspektywie. Trzeba postawić na zrównoważony rozwój. I tutaj inicjatywa należy już do polityków. To oni muszą podejmować odpowiednie kroki, wprowadzać odpowiednie regulacje, które zmuszą przedsiębiorców do tego, żeby dbali o bezpieczeństwo, a nie tylko krótkowzrocznie o zysk, ale chcę też podkreślić, że Blackout to nie tylko powieść o katastrofie, to również powieść o tym, jak jest nam wszystkim dobrze dzięki tym nowinkom technicznym. No powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj przeciętny człowiek żyje w dużo większym komforcie niż nawet cesarz 100 lat temu. Także nie chodzi o to, żeby teraz zawracać to koło historii, tylko żeby zadbać o bezpieczeństwo tego systemu, który zapewni nam właśnie taki komfort. No właśnie, proszę Państwa, proszę pamiętać, jak bardzo jest nam dobrze i jak łatwo właściwie można by ta,
ten komfort wyłączyć przy pomocy jakiegoś hakerskiego ataku. Dziś o 18 w austriackim Forum Kultury spotkanie z naszym dzisiejszym gościem, z autorem książki Blackout. W dwóch zdaniach, bo musimy już kończyć, czego pan się spodziewa, o czym będzie pan rozmawiał ze swoimi fanami w Polsce? Ma pan świadomość tego, że tą książką sprawił pan, że wiele osób zastanawia się nad tym, czy nie wybudować sobie w piwnicy jakiegoś centrum kryzysowego i nie wstawić tam agregatu prądotwórczego? Sie haben heute ein Treffen mit dem Publikum im Österreichischen Kulturforum. Was für Erwartungen haben Sie da? Was werden Sie da erzählen? Und Sie wissen, glaube ich, dass viele Leser sich jetzt gedacht haben, sie müssen ein Aggregat kaufen, sich so ein Krisenzentrum im Keller einrichten. Also heute Abend werde ich ein bisschen lesen aus dem Buch und auch vieles erzählen, was in dem Buch passiert, worum es geht, vieles von diesen Änderungen in unserer Gesellschaft, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben. Zum Beispiel der Kuhstall, der eben angesprochen wird, den es häufig nicht mehr gibt, sondern dass da 300 Kühe stehen, die nur noch mit Maschinen belüftet, ernährt und so weiter werden. Und ich hoffe, dass da natürlich viele Leute kommen. Tak, dzisiaj wieczorem spotkam się właśnie z czytelnikami. Mam nadzieję, że przyjdzie ich bardzo wielu. Będę czytał fragmenty swojej powieści, opowiem też o tym, co się dzieje w mojej książce po kolei i opowiem też o zmianach, które miały miejsce w ostatnich latach na świecie. Na przykład o tym, że kiedyś rolnik miał zwykle 20 krów, które doił ręcznie, a w tej chwili w gospodarstwach mamy po 300 albo 400 krów i dojenie jest już zautomatyzowane, ale też wentylacja pomieszczeń, gdzie te zwierzęta się znajdują, jest zautomatyzowana, a to wszystko prowadzi do tego, że w wypadku Blackoutu skutki są bardzo poważne. Und es schadet natürlich nicht, ein bisschen Lebensmittel und Wasser zu Hause zu haben für ein paar Tage. Es muss ja nicht gleich der große Blackout sein. Es kann ein kürzerer sein, es kann mal eine Flut sein in einem Gebiet oder ein Chemieunfall und man kann ein paar Tage nicht aus dem Haus oder die Versorgung funktioniert nicht so gut. Unsere Eltern haben noch für 2 Wochen oder länger eine Speisekammer gehabt. Der durchschnittliche Berliner, ich weiß nicht, wie es mit dem durchschnittlichen Warschauer ist, hat heute Lebensmittel für 3 bis 4 Tage zu Hause. Und das ist natürlich in manchen Fällen dann zu wenig. Aber ich weiß nicht, ob man deswegen gleich einen Notstromgenerator jeder in seinem Keller braucht. I nawiązując do drugiej części pana pytania, to pewnie nie jest taki zły pomysł, żeby robić zapasy, żeby mieć zapas żywności i wody na jakieś 2 tygodnie. Powiedzmy, że taki blackout, jak w mojej powieści, się nie wydarzy, miejmy nadzieję, ale zawsze może być jakaś powódź albo jakaś inna katastrofa, która na kilka dni nie pozwoli nam wychodzić z domu. Przeciętny Berlińczyk ma u siebie w mieszkaniu zapasy na 2 dni, 3-4 dni, natomiast nasi rodzice mieli zapasy jeszcze na 2 tygodnie, więc być może to właśnie nie jest taki zły pomysł, żeby takie zapasy mieć, chociaż agregatu kupować sobie pewnie nie trzeba. Mark Ellsberg zachęcał państwa do zapobiegliwości i do robienia zapasów. Proszę też pamiętać o tym, żeby mieć zawsze odrobinę gotówki, bo bankomaty nie będą działały. Bardzo panom dziękuję, bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu Poranka Dwójki. Mark Ellsberg był naszym dzisiejszym gościem, będzie dziś w Austriackim Forum Kultury o 18:00, a tę rozmowę tłumaczył Maciej Zgątek. Bardzo panu dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.